Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda, że Sąd Najwyższy amerykański nie jest normalny. No w każdym bądź razie 6 sędziów Sądu Najwyższego jest nienormalnych. No i 3, można powiedzieć, jest jeszcze normalnych. Taka była decyzja, 6-3, no, na 9 sędziów. Decyzja była, dotyczyła aktu Kongresu Amerykańskiego z 1964 roku, który się nazywało prawa cywilne no, obywateli, a dotyczyło to równości płci ginekologicznej, można powiedzieć, tak? Czyli, że jeżeli matka pracowała jako kobieta, no i facet, który nie był, mógł być ojcem, no ale chodziło o to, żeby wyrównać szanse, że kobieta ma te same szanse do pracy, jak mężczyzna ma to samo miejsce, no że są w zasadzie równi. I to było podstawa całego tego aktu. Nie można dyskryminować, nie można zwalniać, nie można przyjmować inaczej. Trzeba ludzi traktować na podstawie tego, czy jest kobieta, czy jest mężczyzna. No i teraz już od ładnych kilkudziesięciu lat Kongres nie jest w stanie zmienić i ustabilizować, czy określić, że jednak płeć, płciowe popędy i poczucie rodzaju płciowego, no to są trzy różne rzeczy. Bo na dzień dzisiejszy, no to jest... No i kto dzisiaj wygrał? No wygrali LGBT, czyli lesbijki, dwuseksualni, czyli kobieta, która lubi z facetem, ta sama kobieta lubi też z kobietą, czy facet lubi z facetem i facet lubi z kobietą, także to są czy chłopczyk, czy dziewczynka. LGBT, tak? Do tego jeszcze transseksualni, czyli ludzie, którzy faceci, no 90% no to są faceci, którzy lubią się przebierać za kobiety, czują się kobietami, bardzo często sobie amputują, bardzo często nie amputują, no czasami starają się zrobić pochwę, no nie bardzo to wszystko wychodzi, no ale wszystkie te wizje, czy te odchylenia, czy te zrozumienie, co jest no trudno to opowiedzieć wszystko, tak? No normalny człowiek zastanawia się, że hydraulika kobiety pasuje idealnie do hydrauliki mężczyzny. Te tak zwane ptaszki, gniazdka, mieczyki, pochewki i tak dalej, i tak dalej. Parówki i pierożki. No, wszystkie te rzeczy to od setek lat ludzie rozumieją, co to się dzieje. No a teraz Sąd Najwyższy mówi, że ktoś, kto czuje się kobietą, musi być traktowany jak kobieta. No, co się stało? No, były trzy przypadki doszły, dwóch już nie żyje. W jednym wypadku Amy Stevens zmarła w wieku 59 lat. W zasadzie no to zmarł. Pracował dla domu pogrzebowego, no i w pewnym momencie powiedział, że on się zaczyna zamieniać w kobietę, no i że on chce trzymać pracę. No to powiedzieli mu, że słuchaj, no do tej pory chodziłeś w garniturze, rozmawiałeś z rodziną tych zmarłych i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli chcesz pracować, no to raczej w sukience czy w spódnicy, no to nie, my nie widzimy za bardzo tego wszystkiego, żebyś ty zaczął wychodzić w spódnicy czy w sukience do tych ludzi, tak jak robiłeś to do tej pory w garniturze. No i on powiedział, że żeby spie
No i zaskarżył ich, no i ACLU, czyli ten American Civil Liberty Union, no to jest organizacja, która kiedyś to walczyła za Hebrajczyków, no i teraz też w zasadzie bardzo często walczy. Te wszystkie przypadki, które bierze, no to są bardzo, bardzo takie na lewo, nie są konserwatywne, są bardzo socjalistyczne. To była ta sytuacja. Drugi ten oskarżyciel, no to on żyje, Gerard Bostock. No to facet zapisał się do homoseksualnego klubu sportowego, baseballowego, no a pracował w zasadzie dla miasta w budżetówce. To był taki serwis społecznościowy, opiekował się dziećmi. To on był koordynatorem dziecięcym. No i został na jednych z tych zawodów w czasie meczu. Tam zaczęła się jakaś rozmowa, została wymiana zdań. Ludzie powiedzieli mu, że on jako homoseksualista nie powinien działać czy pracować z dziećmi. On coś tam odpowiedział, no i zwolnili go. No i on zaskarżył. Trzeci oskarżyciel, no to Donald Zarda, czy to on instruktorem był skakania na spadochronach. Niestety w 2014 roku wyskoczył i w sumie mu się spadochron nie otworzył, no ale jego sprawę ciągnie jego siostra. Także że no kto się zgodził, ta szóstka, no to była sędzina Ruth Bader Ginsburg, ona nigdy w Izraelu nie mieszkała, jest dosyć chora, ostatnio ona ma tam chyba już z 80-90 parę lat, na emeryturę nie przychodzi, co pół roku ma jakieś takie bardzo poważne operacje, no ale w każdym razie ona powiedziała, że transwestyci, że cała ta grupa LGBT to jest, ma takie same prawa jak kobiety w 64 roku i nie mogą być powiedzmy dyskryminowani. Zgodził się Steven Breyer, no również nie mieszka w Izraelu, Sonia Sotomayor też mieszka w Ameryce i Elena Kagan. Także, że wszyscy ci powiedzieli, że nie. W tej mowie, czy w rozpisce takiej sprzeciwu, no bo to zawsze wyszło 6-3, to ci, którzy się sprzeciwiali, no piszą, dlaczego się sprzeciwiają, tak? Dlaczego mówią, że tak nie powinno być, no bo decyzja i tak jest, jaka jest, większościowa, 6-3, no ale trójka powiedziała, Samuel Alito powiedział, że ta decyzja to jest kompletnie niedorzeczna, że ta decyzja to jest kompletnie bzdurna i że ta decyzja jest kompletnie absurdalna. I powiedział, że w zasadzie nikt nie czyta tego aktu kongresu z 64 roku, tylko interpretuje. I on napisał, że w zasadzie płeć, orientacja płciowa, czy identyfikacja z rodzajem, no to, bo też podobnie jak w Polsce. W Polsce też jest rodzaj męski, żeński i nijaki, no ale też bardziej tak gramatycznie, tak? To się mówi tam, no wiecie o co chodzi, tak? To jest gender. No i tak samo w Ameryce też jest seks jako płeć, no i jest rodzaj, jest męski, żeński i nijaki. No i teraz on powiedział, że przez lata, tak jak wspominałem, kongres powinien to zrobić, a kongres tego nie zrobił. I powiedział, że to również poparł go drugi sędzia, który
No, zgodził się. Brett Kavanaugh, czyli sędzia Sądu Najwyższego, który był oskarżany przez komunistów, zanim został wybrany. Tam sfabrykowali kobiety, ona wyszła. Znaczy, fabrykowali różne rzeczy, ale później był w przesłuchiwania w kongresie przez pół roku. Kobieta powiedziała, że była zgwałcona przez niego. No cyrk, taki cały cyrk, jeżeli pamiętacie, to wiecie, o co chodzi. No i Kavanaugh również powiedział, że kongres nie myślał w swoim zamierzeniu, że ta równia pochyła po prostu od 64 roku stoczy się, że oni myśleli, kobieta jest równa z mężczyzną, to teraz doszło do tego, że mężczyzna, który udaje kobietę, jest równa kobietom. No i to jest smutne, to jest straszne. Scalia, on też ciekawa postać, on zginął tam na jakimś taka farma do polowań i prawdopodobnie go zabili, no można tak powiedzieć, ale Scalia w 98 roku to właśnie powiedział, że o co chodziło w tym 64 roku, no to nie tylko chodziło o matki, nie tylko chodziło o to, że kobiety nie mogą być dyskryminowane, ale też tam napisał, tak dopowiedział, że była też zapobieganie czy pilnowanie, żeby nie było nękania płciowego mężczyzn. No, a co facet miał na myśli, co sędzia miał na myśli, to można sobie tylko wyobrazić. Gorsuch, no kretyn lewacki, no to on powiedział, że napisał tak, że to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli pracodawca ma dwóch pracowników, jeden jest kobietą, druga jest mężczyzną, obydwóch tych pracowników i ma zainteresowania do mężczyzny, tak? No to powiedział tak, no to jeżeli pracodawca zwolni mężczyznę, który ma zainteresowania do mężczyzny, a nie zwolni kobiety, która ma zainteresowania do mężczyzny, no to nie ma równości. No, taka jest logika kretynów lewackich w Sądzie Najwyższym. No, najwyższym, co tu można powiedzieć. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jest całe ministerstwo, komisja, można powiedzieć, jest komisja równego zatrudnienia i oni pilnują tego tytułu siódmego i szczególnie pilnują tych wszystkich pracowników, którzy należą do tej grupy LGBT, no i oni tam wywalczają ciężkie dziesiątki milionów dolarów. Państwo wywalcza dziesiątki milionów dolarów, a tytuł szósty, dokładnie jak się przeczyta, to jest napisane. Kobieta i mężczyzna, płciowo. Nie to, czy ktoś sobie wyobraża, że jest kobietą, nie to, że ktoś sobie wyobraża, że jest mężczyzną, nie to, że robi w domu czy w łóżku to, co chce robić, no bo do tego to tam nikt nie wnika, tak? Ale jednak to w ten sposób. Alito również wspomniał, że to nie ma co celebrować tego wszystkiego. Nie ma co z tego celebrować, bo w zasadzie to te zwycięstwo dla poszczególnych tych homoseksualistów czy transwestytów, no to spowoduje to, że będzie zniszczenie, następne będzie zniszczenie wolności religii, że będzie zniszczenie wolności wypowiedzi, że będzie zniszczenie prywatności osobistej, że będzie zniszczenie bezpieczeństwa osobistego i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego? No dlatego, że cała ta równia pochyła
coraz bardziej się przechyla i to wszystko zaczyna dostawiać jeszcze większego przyspieszenia. Powiedział właśnie, że będzie makabra w klubach gimnastycznych, no, siłowych, na siłowniach, na basenach, w sporcie będzie makabra dla kobiet, tak? No bo już teraz w zapasach, w bieganiu, no w każdym w zasadzie sporcie mężczyzna, który deklaruje się jako kobieta, no to genetycznie nie jest kobietą, ale w ramach tego kretyńskiej decyzji tych kretynów w Sądzie Najwyższych, kobiety po prostu mogą sobie odpuścić. Teraz w zasadzie wszystkie przez następne 5 lat, no to ja się obawiam, że po prostu sport kobiecy został zabity. Sport kobiecy został zabity. Kobiety po prostu zostały wykopane, no nie wiem, do piwnicy. W zasadzie większość tych kobiet nie będzie startowała. No i to musi się to jakoś zdegenerować. Musi nastąpić jakaś rewolucja, czy jakiś opór ze strony kobiet, no bo kobiety zostały wyrolowane w imię jakiejś idiotycznej równości, gdzie nie ma równości, poparte przez Sąd Najwyższy, który też kompletnie, no nie wiadomo dlaczego to robi. Nie wiadomo dlaczego to robi. Dlaczego to robi obywatelom? Dlaczego połowę społeczeństwa amerykańskiego pozbawia możliwości brania życia, udziału w życiu na przykład najbardziej sportowe. To będzie właśnie najgorsze jest chyba ten sport. To jest chyba najbardziej smutne w tym wszystkim. No ale są wszystkie te inne konsekwencje, to wyrównanie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.